Witam serdecznie z tej strony Zajbry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnej kwestii. Tą kwestią będzie fakt, co robić po ukończeniu story. Tutaj się tak naprawdę zaczyna cała zabawa endgame'owa i cały urok tak naprawdę gier typu looterowych, czyli tam, gdzie ważny jest właśnie loot itp. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Ukończyliśmy story. Jest zajebiście. Osobiście uważam, że jest bardzo fajny. Jak na grę typu hack and slash, to naprawdę daje czadu i bardzo fajne wątki są. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Co powinniśmy zrobić? W pierwszej kolejności, jeżeli to będzie możliwe, jak najszybciej wejść na trzeci poziom świata. Ma to bardzo duże znaczenie, a dokładnie na trzecią rangę świata. Z tego powodu, że już zaczną się pojawiać zarówno unikatowe itemy, jak i święte, co jest bardzo dużym boostem dla naszej postaci i przez pewien część kontentu będzie nam towarzyszył. No chyba, że mamy kogoś znajomego, który jest wyekspiony i przepchnie nas na czwarty świat, chociaż to też jest dosyć jałowe. Nieważne. Ważne by było właśnie, żeby przejść na trzeci poziom świata. Jeżeli nie uda nam się, bo na przykład mamy gear za słaby, na przykład nie ma kogoś, kto by nam pomógł przepchnąć, chociaż dosyć łatwa jest ta kaplica, szczerze mówiąc, ona się tutaj znajduje. Robimy tak. Zaczynamy odkrywać mapę. Odkrywać mapę i znajdywać posążki Lilith. Najlepiej robi to etapowo, żebyśmy mieli wszędzie na 100% zrobiony teren. Dlaczego? Każdy teren z pięciu daje nam dwa punkty umiejętności, po jednej miksturce ekstra leczenia, plus 80 oboli. No to akurat te obole to tam powiedzmy średnio, ale to łącznie z wszystkim da nam to 1000 do uzbierania, więc jest spoko. I 4 punkty mistrzostwa. Przede wszystkim te 4 punkty mistrzostwa będą dla nas mega wyznacznikiem po osiągnięciu 50 levelu i odblokowaniu drzewka mistrzostwa. Skupimy się na początku właśnie na tym. To jest jedna z tych aktywności na mapie. No dobra, w międzyczasie warto robić zadania dla drzewa szeptów, czyli takie pierdółki. Jak jesteśmy na jakimś terenie, jest to blisko, zróbmy to. Za każde 10 dostajemy paczkę itemów i często to są legendarki. I to nawet fajne legendarki lub jakieś inne itemy, pierdółki. Naprawdę warto to robić, ale oczywiście jak jesteśmy w pobliżu, nie tak, żeby specjalnie tracić czas na jakieś tam bieganie, robienie tego. Chociaż, przechodząc na trzeci poziom świata, możemy mieć takie odczucie, że przytłoczy nas. Wszystko będzie za silne dla nas. W takim przypadku, żeby się zakotwiczyć na tym levelu, czyli mieć już odpowiedni gear, też można właśnie porobić te pierdółki. Dodatkową rzeczą będą aktywności na mapie, które się pojawiają po ukończeniu story. Jedną z nich będą world bossy, z których raz w tygodniu wypada paczka pełna legend, ale i tak, na przykład przy każdym zabiciu legendy world bossa, dostaniemy jakieś legendy bądź itemki. Tak, to jest to. Co dodatkowo mamy? Legiony. Legiony losowo się pojawiają na mapie. One są oznaczone znaczkiem takiego kółka, plus będą miały u góry pasek, ile do odpalenia legionu. Legiony warto robić, bo nie tylko, że transmogi można dostać, to jeszcze bardzo fajne itemy i bardzo dużo expa. Pamiętajmy, że jak robimy legion, żeby podbiec do ogniska i buffa wziąć. Im dłużej przy tym buffie jesteśmy, czyli im wcześniej dobiegniemy, tym więcej expa będziemy dostawać. Plus oczywiście mnożnik od tego, że ludzie są dookoła. Jeżeli będziemy w drużynie, jeszcze ten mnożnik się powiększa. Dobra, czyli czyścimy mapę. Dlaczego jeszcze jest warte czyszczenie mapy i robienie posążków Lilith? Poza oczywiście questami, żeby uzupełnić sławę. To przejdzie na sezony, czyli zarówno odkrycie mapy, jak i posążki Lilith. To jest mega duży boost dla postaci i mega ułatwienie, jeżeli nie będziemy musieli biegać na sezonie. O, to jest właśnie wydarzenie legionowe. I one się pojawiają co jakiś czas. Kolejną sprawą będą przepływy, czyli w pewnym momencie mapa robi się na czerwono i przez godzinę tam będziemy mogli zbierać szardy. Szardy tam są skrzynki na mapie, też dostajemy jakiegoś loota. Ale warto robić te przypływy, dlatego że są dwie unikalne rzeczy tam. Czarci róża, bodajże jak dobrze pamiętam. I zapomniana dusza. Jest to mega potrzebne do craftingu. Enchantingu raczej.
I tak mniej więcej wygląda początkowa część endgame'u. Kiedy już to wszystko porobimy, trochę to potrwa oczywiście, przechodzimy do pieczęci. Pieczęcie możemy zrobić u okultysty. Na trzecim poziomie będzie dostęp do świętych, 4 tiry. Później na udręce będzie do starożytnych. I w tym momencie po prostu dany loch zwiększy się jego moc, plus dodatkowo będziemy mogli ulepszyć tam glify z drzewka mistrzowskiego, co jest bardzo ważne. Tutaj oczywiście odsyłam do filmiku odnośnie drzewka mistrzostwa. Ile czasu jeszcze zostało? 3 minuty, no to dużo. Dobra. No i mniej więcej tak to wygląda. Jest oczywiście jeszcze PvP, czyli te areny, ale zasady one nie mają sensu i są bardzo broken i wystarczy, że ktoś z większym levelem wpadnie i zrobi wam z tyłka jesień średniowiecza, przeszkadzając wam w farmieniu czerwonych tych odłamków. Dolna prawa część ekranu, koło między obolami a goldem. Tak, dzięki temu możemy transmogi odblokowywać na postać plus zbroję dla konia, dla wierzchowca. Tak, w momencie kiedy już się w miarę tutaj zakotwiczymy, podbijemy koło 70 levelu. Ja to zrobiłem trochę błąd, bo na 64 mogłem poczekać, spokojnie mogłem poczekać 3-4 levele i przejść na czwarty poziom świata dopiero bliżej 70. Z tego powodu, że potwory są znacznie trudniejsze. Zanim uzbieramy kolejny poziom giru, czyli starożytne, chwileczkę trwa to. No ale to jak to się mówi, to już wedle waszego uznania. Tak czy inaczej, przede wszystkim na poziom trzeci, żeby wejść, nim zaczniemy czyścić mapy, bo to jest bardzo duży boost expa i fajnych itemków, które będą nam dropiły. Zasady questy nie wymagają jakichś większych walk, żeby to sprawiło problem. A co do world bossów, to zasady inni gracze i tak oczyszczą za was. No, tak to wygląda, nie oszukujmy się. Bardziej zaprawieni na danej randze. To by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.